Cześć, siemanko. Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiejszy filmik będzie o ciekawym temacie, mianowicie dlaczego Twój pies je trawę? Wiele psów je trawę. Czasami jedzą i połykają, czasami zdaje się, że po prostu ją łapią i wypluwają lub żują i wypluwają. Nikt nie wie na pewno, dlaczego to robią, ale są pewne teorie. Teoria pierwsza. Powszechnie uważa się, że psy jedzą trawę, gdy czują mdłości. Przeprowadzono badania, w których oceniano, że tylko 8% psów jedzących rośliny wykazywało oznaki choroby przed jedzeniem trawy, a 22% wymiotowało po zjedzeniu trawy. Psy, które wydawały się chore przed połknięciem trawy, najczęściej wymiotowały po jej zjedzeniu. W badaniu wzięło udział ponad 1500 psów. Tak więc liczby te nie potwierdzają całkowicie, że twój pies je trawę, ponieważ czuje się źle. Wiele osób nie zgodziłoby się z wynikami, a psy nie komentują. Teoria druga. Niektórzy uważają, że jest to skutek niedoboru w diecie. Psy biorące udział w badaniu były karmione różnymi dietami i okazało się, że nie ma żadnej współzależności między tym, z czego składa się dieta, a prawdopodobieństwem jedzenia trawy. Więc wyjaśnienie dotyczące niedoborów żywieniowych nie zostało tu udowodnione. Jednak zawsze upewnij się, że pies spożywa karmę wysokiej jakości, dzięki czemu nie będziesz musiał martwić się o jakiekolwiek niedobory. Teoria trzecia. W tym samym badaniu stwierdzono, że jedzenie trawy jest normalnym zachowaniem odziedziczonym po dzikich przodkach psów. Ludzie zauważyli, że na wolności przodkowie psów połykali zdobycz, która miała materię roślinną w jelitach i prawdopodobnie to prowadzi psy do poszukiwania jej. Ponieważ psy ewoluowały w zwierzęta wszystkożerne jak my, nie jest wykluczone, że odczuwają apetyt na materię roślinną, co może potwierdzać jedzenie trawy. Teoria czwarta. Przeprowadzono badania u dzikich szympansów, które sugerowały, że spożywają materiał roślinny w celu zwiększenia ruchliwości jelit i pomagają pozbyć się pasożytów jelitowych. Większość naszych psów jest kontrolowana pod kątem pasożytów, ale instynkty mogą nadal wpływać na ich zachowanie. Teoria piąta. Najbardziej prawdopodobnym powodem, dla którego psy jedzą trawę, jest to, że jest to dla nich po prostu zabawne i w pewien sposób satysfakcjonujące. W badaniu gigantycznych pant naukowcy zbadali, dlaczego zdecydowały się one jeść tylko bambus. Odkryli, że jedzenie i apetyt są bardzo złożoną interakcją między wewnętrznymi substancjami chemicznymi, w tym dopaminą, którą uważa się, że jest związana z przyjemnością, nagrodą u wielu gatunków. Ich odkrycia zdawały się sugerować, że gigantyczna panda zjada bambus, ponieważ stymuluje to poziom dopaminy w jej organizmie. Jedzenie bambusa pozwala pandzie doświadczyć przyjemności, co sprawia, że panda wybiera ją do spożycia. Może psy jedzą trawę, ponieważ powoduje ona również uwalnianie dopaminy w ich organizmach. Podsumowanie. Bez względu na to, jaka jest prawdziwa przyczyna i może być różne dla każdego psa, możesz mieć pewność, że jedzenie traw jest powszechnym zachowaniem normalnych, zdrowych psów. Jeśli twój pies wydaje się chory lub wymiotuje częściej niż od czasu do czasu, bez względu na to, czy jest to związane z trawą czy nie, powinieneś odwiedzić weterynarza. Wszystkie psy powinny być regularnie odrobaczane, niezależnie od tego, czy jedzą trawę czy nie.